Привіт усім! Друзі, потрібна ваша допомога. Потрібно розповсюдити це відео максимально широко. Робіть репости в своїй соціальній мережі, поставте лайки і підписуйтесь на цей канал. Це дуже допоможе людям, які потребують допомоги, дізнатися інформацію, де і як отримати цю допомогу. Особливо це стосується тих українців, які перебувають на території Польщі. Дивіться до кінця це відео і ви зрозумієте, про що мова. Dzień dobry, nazywam się Barbara Pepke, jestem prezesem Fundacji Gwiazda Nadziei, która w Polsce pomaga osobom z chorobami wątroby. Prócz tego jestem urzędnikiem i radną. Mieszkam na Śląsku, czyli na południu Polski, ale Fundacja Gwiazda Nadziei pomaga osobom z całego kraju, z całej Polski. I pomaga jak Polakom, tak i Ukraińcom. Tak, Fundacja Gwiazda Nadziei pomaga wszystkim. Jeśli do nas telefonują Ukraińcy, którzy znajdują się w Polsce, pomagamy im znaleźć badanie, czyli diagnostykę i leczenie chorób wątroby. W Polsce, czy to jest Ukrainiec ze statusem UKR, czy to jest Ukrainiec, który przybył przed wojną, wszyscy mają dostęp do leczenia. Ci, którzy pracują, są ubezpieczeni, a ci, którzy nie pracują, mają status UKR. I jeżeli w Polsce jest leczenie dostępne wirusowego zapalenia wątroby, które jest, z tego co wiem, bardzo drogie na świecie, w Polsce osoba z Ukrainy otrzymuje to leczenie za darmo. Jeśli ma status UKR, albo jeśli jest ubezpieczona. W Polsce, w których miejscach jest trudniej dostać to leczenie, ponieważ jest jakiś okres oczekiwania w kolejkach do szpitali, do poradni, ale wiemy, że są poradnie, gdzie takich kolejek w ogóle nie ma i my zarówno i Polakom, i Ukraińcom podpowiadamy, gdzie są te miejsca, gdzie by mogą pojechać i dostać leczenie i wyleczyć się na przykład z wirusowego zapalenia wątroby typu C. Nic nie płaci, zupełnie nic. Чи ваша організація займається допомогою і в інших питаннях щодо медицини, можливо, не медицини, чи тільки займається питанням гепатиту С і все? Gwiazda Nadziei zajmuje się chorobami wątroby, a więc hepatit C, hepatit B, rak wątroby, marskość i zarówno tym z hepatit C, z hepatit B, osobom, które do nas się zwracają i szukają leczenia, jesteśmy w stanie pomóc dostać diagnostykę i leczenie za darmo na koszt Narodowego Funduszu Zdrowia. Ponieważ, tak jak wspomniałam, Ukraińcy w Polsce są traktowani na równi z Polakami. Nie ma różnicy. Należą się im te same leczenie. I w Polsce również leczymy bardzo dobrze wirusowe zapalenie wątroby typu B. Leczymy raka wątroby. Rak już się stał chorobą przewlekłą. Jesteśmy w stanie pomóc. Jak jest wcześniej wykryty rak, jesteśmy w stanie pomóc w wielu operacjach, zabiegach. Bez ponoszenia kosztów przez pacjenta i tym samym uratować życie, przedłużyć życie. Wielokrotnie do Fundacji Gwiazda Nadziei zwracali się już do nas Ukraińcy. My obserwujemy bardzo taką niebezpieczną sytuację, że człowiek z Ukrainy bardzo długo żyje z wirusem hepatit C, nie wie o tym, przyjeżdża do Polski. Tutaj się nagle dowiaduje przy jakichś badaniach, że ma już bardzo mocno zniszczoną wątrobę. Często to jest młoda kobieta i ma tak mocno uszkodzoną wątrobę, że wręcz nadaje się do przeszczepienia. Pomagamy znaleźć terapię, bardzo szybko przechodzi terapię, leczenie, nie ma już wirusa, ale zostaje jej te poważne uszkodzenie wątroby i ona już będzie żyła w takim niebezpieczeństwie, że może u niej się nagle rozpocząć nowotwór wątroby. Dlatego rozpoczynamy kampanię skierowaną do Ukraińców w Polsce. Pokonamy razem hepatit C. Razem Wam pomożemy. Fundacja Gwiazda Nadziei prowadzi taką akcję informacyjną. Będziemy informować, gdzie Ukrainiec w Polsce może za darmo się zbadać, wchodząc do laboratoriów ALAB. To jest taka sieć laboratoriów. Jest ich setki w Polsce. I mówiąc hasło Ukraina, Ukrainiec będzie miał za darmo diagnostykę, badania ze krwi, czy jest zakażony wirusem HCV, czyli czy ma wirusowe zapalenie wątroby typu C.
I zachęcam gorąco, abyście z tego korzystali, sprawdzali. Jeśli okaże się, że jest ten wirus HCV, odezwijcie się do nas. Gwiazda Nadziei wam pomoże bardzo szybko dostać leczenie za darmo i wyleczyć się z zakażenia wirusem HCV. То українці, які зараз працюють в Польщі офіційно по мові праці чи по мові з лицення, вони можуть спокійно звернутися до лабораторії і зробити собі перевірку, зробити тести. І так само, якщо вони мають статус УКР, вони також можуть зробити тести і можуть лікуватися безкоштовно. Правильно я розумію? Так. Mieliśmy już такі випадки, що приїхали особи з України, не подіяли ще праці, miały status UKR, udały się do lekarza, okazało się, że mają gepatit C, czyli po polsku wirusowe zapalenie wątroby typu C i w ciągu kilku dni otrzymały leczenie przeciwwirusowe. Wystarczy status UKR, czyli to jest status, który dostaje się dla osób, które na granicy oświadczą, że uciekają przed wojną. A oczywiście ci, którzy pracują, mają składki, przyjechali przed wojną, так само достають то лечення. Нема різниці. Де українець має шукати інформацію щодо цієї хвороби, щоб йому було щоб він мав можливість звернутися чи до вас, чи до вашої фундації, чи до інших структур? Захенцям відвідання сторони фундації Гвязда Надії www.gwiazdanadziei.pl. Również друга сторона, którą prowadzi Gwiazda Nadziei, to jest hcv.info.pl. My również teraz uruchomiliśmy stronę tą naszą hcv.info.pl przetłumaczoną na język ukraiński. Można bezpośrednio na nią wejść ua.info.hcv.info.pl bądź na tą naszą stronę. Mam nadzieję, że na dole pojawi się tutaj napis w filmie. I tam jest informacja w języku ukraińskim. O czym jest gepatit C i tam jest również informacja o tych laboratoriach, gdzie można te laboratoria znaleźć, na których stronach internetowych, bo proszę mi wierzyć, ich jest bardzo dużo w Polsce. To są setki laboratoriów. W jednym mieście jest po kilka laboratoriów ALAB i tam ta akcja trwa i na pewno do końca roku 2023 będzie trwała tego diagnozowania. Również tam jest numer na naszą infolinię Gwiazdy Nadziei. Jeżeli już się okaże, że ktoś ma ten wirus, wtedy my podpowiemy, jak dostać leczenie. Wystarczy pójść do lekarza rodzinnego, wziąć skierowanie do poradni, gdzie się leczy ten gepatit C. Idzie się do poradni i tam w miejscach, w których nie ma kolejki, bardzo szybko dostanie leki taki człowiek. Normalnie dostanie leki bez płacenia, bez wykupywania ich. W Polsce wirusowe zapalenie wątroby typu C, po ukraińsku gepatit C, jest leczone zupełnie za darmo dla osoby ubezpieczonej i dla Ukraińca ze statusem UKR. Bez wydawania złotka. Наприклад, якщо українець не має статусу УКР і не має роботи, ну так склалося, то скільки це буде коштувати для українця вилікуватися? W Polsce raczej jest bardzo trudno otrzymać takie leczenie za pieniądze, ponieważ każdy Polak jest albo ubezpieczony, albo jest bezrobotny, wtedy też ma prawo do leczenia. I nie ma raczej klinik, żeby można było to kupować. Przypuszczam, że to będzie kilkadziesiąt tysięcy złotych, bo nasz rząd za to leczenie płaci ponad 20 tysięcy złotych za jedną terapię, ale tak jak wspomniałam, dla pacjenta to jest za darmo. I nikt w Polsce nie kupuje i nawet nie znam takich klinik, które by prowadziły to leczenie odpłatnie. Wszyscy się leczą na Narodowy Fundusz Zdrowia i wierzcie mi Państwo, że już mnóstwo osób z Ukrainy, które się odezwały do Gwiazdy Nadziei, były pokierowani, pojechali tam, gdzie powiedzieliśmy, że nie ma kolejki do leczenia, odebrali leki, wyleczyli się. Również ich historię zamieszczamy na stronie tej przetłumaczonej na język ukraiński, na stronie hcv.info.pl, żebyście Państwo mogli zobaczyć, że osoby z Ukrainy w Polsce mogą się leczyć za darmo i zachęcamy Was, skorzystajcie z tego. Bo ja się naoglądałam wielu historii, tragedii, kiedy młody człowiek, mając 40 lat, 50 lat, 60 lat, umierał,
na niewydolność wątroby, na raka wątroby, bo ten wirus przez wiele lat działa bardzo długo, nie odczuwa się nic, a jak już człowiek czuje, już przez wodobrzusze, już są guzy, to już jest naprawdę, to już jest rak, to już jest nierówna walka. Sama kiedyś chorowałam na to, też się z tego wyleczyłam i Fundacja Gwiazda Nadziei prowadzą osoby, które same przeszły kiedyś wirusowe zapalenie wątroby typu C. Чи можна з хворобою гепатит С, якщо людина знає про це, працювати на роботі в Польщі? І чи це не є проблемою для роботодавця, який бере на роботу цю людину? Нема жодного przepisu prawnego, aby в Polsce zabraniano pracować z WZWC, czyli wirusowym zapaleniem wątroby typu C. Jedynie wojskowi, strażacy, żołnierze, jakieś służby specjalne nie mogą mieć tego wirusa. Jeśli ktoś chce się zatrudnić do takich służb i mu wychodzi wirusowe zapalenie wątroby typu B czy C, to wtedy nie może pracować, ale żadne inne zawody, nawet medyczne zawody, nie mają przepisów, aby się zabraniało pracować. Nie ma obowiązku informowania pracodawcy, że się jest zakażonym, że się jest chorym. W Polsce się nieczęsto diagnozuje, dlatego wielu Polaków żyje z HCV i nie wie o tym. I nikt nikogo nie może zwolnić ani pozbawić pracy. Poza tym w Polsce coraz częściej już się podchodzi do tego bardzo tak wyrozumiale i tolerantnie, tolerantnie, nie? Чи українці бояться санепіду, чи вони мають боятися санепіду, якщо вони хорі на гепатит С? Чи не буде проблем в них з тим, що вони хворують, що вони хворіють, а до них, можливо, додому прийде санепід? Чи потрібно боятися цього, чи може не боятися? Українці не повинні ще бати санепіду, ponieważ nawet w Polsce, jeśli sanepid rejestruje, powinien rejestrować wszystkie przypadki zakażeń wirusem typu C czy typu B, to robi to tylko po to, żeby zebrać statystyki. Czasami sanepid po jakimś czasie zadzwoni albo rzadko odwiedza w domu, bardziej telefonuje i się pyta pacjenta, czy to Polaka, czy Ukraińca, czy on wie, gdzie mógł się zakazić. Jak długo już o tym wie, to robi to tylko ze względów statystycznych. Nigdzie tych informacji nie ujawnia, nigdzie nie odwiedza w domu, w pracy sanepid. To nie jest po to, żeby kogoś prześladować. I często się tak zdarza, że człowiek wie, że ma HCV, wyleczy się, a dopiero po paru latach sanepid się odzywa i chce zebrać statystykę, bo niestety tak z takim opóźnieniem to robi. Więc nie należy się obawiać wizyt osób z sanepidu, które będą nagle odwiedzać w domu i jakoś, nie wiem, robić wywiad czy tam robić zamieszanie. Absolutnie nie. W Polsce naprawdę wszyscy wspierają i pomagają osobom, żeby się wyleczyły. Teraz jak mamy tak wspaniałe terapie, że biorąc przez 8 tygodni leki, tabletki, na których można pracować, na których człowiek normalnie funkcjonuje, myśli, że wręcz jakby nic, nie brał żadnych tabletek, przez 8 tygodni wyleczy się, pokona, pozbędzie się wirusa HCV ze krwi. To jest naprawdę ogromną taką, nie wiem, żalem, żeby z tego nie skorzystać. Kochani Ukraińcy, wiem, że jesteście w Polsce, że może czujecie się zagubieni, może już wiecie, że chorujecie na wirusowe zapalenie wątroby typu C. Nie martwcie się, jeśli się skontaktujecie z Gwiazdą Nadziei, pomożemy Wam tak samo, jak pomagamy Polakom. I zachęcam Was do kontaktu, nie bójcie się do nas telefonować.